Żeglarski Puchar Trójmiasta to nowa inicjatywa w kalendarzu, no można by powiedzieć, regat, które odbywają się na Morzu Bałtyckim, tutaj na Zatoce Gdańskiej. Wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować regaty, które będą związane z trzema ośrodkami, takimi, można powiedzieć, najmocniej tutaj najprężniej działającymi. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Trzy bardzo fajne miejsca i stwierdziliśmy, że zacznijmy w jednym mieście, drugi dzień jakby w drugim mieście, a finał w trzecim. I tak w tym roku zaczęliśmy w Gdańsku, teraz jesteśmy w Gdyni, a jutro mamy finał w niedzielę w Sopocie. Uważam, że to bardzo fajnie się poskładało. Cieszy mnie przeogromnie frekwencja. Spodziewałem, że może będzie w pierwszym roku 50-60 jachtów. Mamy 112 jachtów zgłoszonych do tych regat. Przypomnę, że to pierwsza edycja tych regat, więc naprawdę bardzo miło, z miłym zainteresowaniem się podał ten pomysł. W przyszłym roku ta sama konwencja, ostatni weekend maja, ale inne miasto będzie tym miastem, gdzie to wszystko się zacznie. Będzie to tutaj Gdynia. Drugi dzień będzie w Sopocie, a finał w Gdańsku. Za dwa lata zaczynamy w Sopocie, drugi dzień w Gdańsku, a finał tutaj w Gdyni. I tak co roku będziemy sobie to zmieniać, żonglować. Myślę, że to zagra. Bardzo ciekawie.